Panie prezesie, jutro szlagier pierwszej ligi, jeżeli ma, tak można nazwać mecz Kafaro Rolmet. Jak pan prezes ocenia szansę drużyn w jutrzejszym pojedynku? Znam składy obu drużyn. Widziałem, jak w pierwszym rundzie grali. Uważam, że będzie bardzo zacięty pojedynek. Ale skład Rolmetu, przynajmniej na papierze tak się wydaje, jest silniejszy. Rzeczywistość może się okazać inna. Ja powiem tak, na pewno będzie mecz zacięty i na pewno będzie mecz na wysokim poziomie. Słuchajcie, dzisiaj wieczorem jest taki mecz w pierwszej lidze Kafaro Rolmet. Jak myślicie, jaki będzie wynik tego meczu? Kafaro do przodu. Kafaro? Ale dlaczego? Bo mój brat tam gra. Poważnie? Poważnie. A, to Tabor Krystian, tak? Tak, widzę podobieństwo bardzo. Właśnie. Okej, okay, czyli uważacie, że pomimo tego, że Rolmet ma przynajmniej na papierze bardzo silny skład, to jednak Kafaro... Ej, chłopacie, da dobrą radę, trenują bardzo. Okej. Okej, no to dzięki. Taki ważny mecz, Kafaro Rolmet. Jak oceniasz szansę drużyny? Myślę, że Rolmet wygra. Rolmet wygra, a dlaczego tak sądzisz? Mi się daje, że mocniejsza ekipa. Okej, okay, dzięki za opinię.